Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Dawid Kozar i jestem najmłodszym mistrzem z duńskim w Polsce. Znajdujemy się w siedzibie firmy Ventor i dziś opowiemy o wkładach firmy Kobok. Zawodowo zajmuję się budową pieców i komików akumulacyjnych. Bardzo często wybór pada na wkłady premium właśnie od Koboka. Bezpośrednim importerem tych wkładów jest firma Ventor z Żar. Są dostępne cztery serie wkładów: Vertical, Horizontal, Eco i KPL. Typowe paleniska pod piece akumulacyjne. My dziś zajmiemy się serią Eco, którą właśnie tu widzicie. Prawie 30 dostępnych modeli wkładów. My dziś pogadamy sobie o dwóch, z czego jeden jest dostępny w specyfikacji z jasnym i z ciemnym szamotem. Dlaczego ta seria nazywa się Eco? Aby dlatego, że te paleniska dostosowane są do domów pasywnych i półpasywnych, które posiadają rekuperację. Dlaczego Eco? Aby dlatego, że wszystkie wkłady z tej serii mają paleniska bezrusztowe. A dlaczego bezrusztowe? Poprawia to drastycznie jakość spalania. W prezentowanym egzemplarzu mamy szybę czernioną. Różni się ona od podstawowej wersji tym, że ma cieńszą ramkę na górze i na dole oraz tym, że jest czerniona od dołu, od góry i po bokach. Poprawia to ogólny odbiór paleniska i jego estetykę. Zatem omówmy sobie krótko, jak jest zbudowany ten wkład pod kątem technicznym. No to zacznijmy od wewnątrz. Palenisko ma prawie 15 cm głębokości. Płyty szamotowe, które są grube na 5 cm. Deflektor, odporny na wysoką temperaturę, zupełnie jak całe wnętrze. Powietrze z zewnątrz, które doprowadzane jest poprzez skróciec zamontowany za wkładem, doprowadzone jest na szybę. Zapobiega to efektowi brudnej szyby. Kierowany jest od góry i od dołu. Ciekawostką jest jeszcze 5 otworów, które są od strony paleniska. Pozwala to powietrzu lepiej trafić do spalonego paliwa. Jak już wspominałem wcześniej, mamy tutaj dwa te same modele. Różni jedynie kilka detali. Po mojej prawej stronie mamy szybę tradycyjną. Po lewej mamy szybę czernioną. Wewnątrz jest szamot, który jest ułożony w cegiełkę. Tylko z tej strony jest on niemalowany. A tutaj jest pomalowany specjalną farbą, którą nie trzeba wypalać. Okładzina wewnątrz wkładu jest zbudowana z takich kształtek szamotowych. Kształtek, które mają oryginalny felc, który zapobiega nam wypadaniu tych cegiełek. Poza tym jest to wiele mniejszy element niż duża płyta szamotowa, która z łatwością może pęknąć po kilku latach użytkowania. No to podsumujmy. Cztery serie. Prawie 30 dostępnych modeli, które można dowolnie modyfikować tak, by pasowały do budowy Twojego kominka oraz Twojego wnętrza. Gruba, solidna okładzina na prawie 5 cm. Porządna blacha, porządne spawy. To coś, co stawia Koboka w gronie liderów wśród producentów wkładów kominkowych.